Dziś, Dziwsiu, chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłam z reklamacją konika. To już, Sara, proszę tutaj położyć. Ale proszę panią, paczce nie ma konika. No właśnie, Zdzisiu, nagrywaj. Pani potwierdziła, że w oryginalnym pudełku nie ma zakupionego towaru. No ale konik był, przecież pani go odbierała od nas osobiście. Teraz go nie ma, więc go reklamuję. Proszę pani, a jak komuś na przykład odpruje się oko, to doszywacie nowe? Oczywiście, że tak. O, ja poproszę o nowego konika, bo tego, jak pani widzi, nie ma. Proszę panią, pani tego konia dostała. Proszę pani, ja znam swoje prawa. Rzeczywiście u Antka były dzieci i skakali i nawet miałam dzwonić do ich matek, czy nie zabrali przypadkowo naszego. Ale wie pani, te matki zawsze podrywają Zdzisia, więc ja się do nich nawet nie odzywam. Ale produkt jest od was, więc wy się martwcie. Ja po prostu chcę złożyć reklamację, że nie mam zakupionego w tym sklepie konika. Ale to jest wyłudzenie! Nie, to jest pomówienie i na szczęście mam to nagrane. Zdzisio, nagrywaj. O kurczaki! Zapomniałem włączyć nagrywania. Możemy powtórzyć tą rozmowę?